Dzień dobry, moi drodzy, jest piątek, jest ostatni dzień tego tygodnia, więc z jednej strony żałość wielka, bo kończymy w tym tygodniu, ale z drugiej strony radość wielka, jeszcze większa, no bo to znaczy, że już pojutrze, już zaraz będzie niedziela, czyli będzie super. Dlatego pełni entuzjazmu, z lekką domieszką nostalgii, zakrzyknijmy sobie po raz ostatni w tym tygodniu. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w piątkowym odcinku 6 rano, oczywiście w odcinku pandziowym, w odcinku najlepszym z możliwych, bo będzie cytat biblijny. Nie będę długo gadał, żeby iść do Biblii, bo to nie ma co. Więc szybko tylko pandy. A skoro mamy pandy, to możemy iść do rzeczy. Kochani, nie tracąc już ani jednej zbędnej sekundy, posłuchajcie proszę, jakie dzisiaj, no dzisiaj to będzie hicior nad hity, jakie fenomenalne zdanie mamy dzisiaj z proroka Izajasza. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Moi drodzy, 54 rozdział Księgi proroka Izajasza, 10 werset, zdanie, które myślę każdy z Was prawdopodobnie już słyszał milion razy w życiu, bo to jest jedno z najbardziej słynnych zdań. Mnie się, kochani, najbardziej podoba pewien kontekst tego zdania i o tym kontekście chcę Wam opowiedzieć, bo chcę, żebyście ten kontekst wyczaili dla własnego serca. Jak sobie poczytacie większy fragment tego 54 rozdziału u Izajasza, to zobaczycie, że to jest taki moment, takie miejsce w tej księdze, gdzie Pan Bóg próbuje pocieszać naród wybrany, gdzie mówi o nim bardzo czule, bo mówi o nim jak o swojej żonie takiej z młodości, albo też o wdowie, różne tam są symbole, generalnie o kimś, z kim Pan Bóg jest w bardzo bliskiej małżeńskiej relacji. I mówi, że jest taki moment, kiedy ta żona czuła się bardzo opuszczona. I kochani, to jest w ogóle strasznie piękne w tym fragmencie, dlatego że tam Pan Bóg się przyznaje, że ją porzucił na chwilę. I zawsze, kiedy sobie to czytam, to mam takie wrażenie, znaczy w sensie jestem przekonany o tym, że Pan Bóg ściemnia. Przepraszam, że tak mówię, wiem, że to brzmi źle, ale Pan Bóg ściemnia z miłości. W jakim sensie? Pan Bóg przecież nigdy nie zostawia ani człowieka, ani swojego narodu wybranego, nigdy nikogo nigdy nie zostawił. Tylko że Pan Bóg wie, że człowiek czasem się tak czuje, jakby go Pan Bóg zostawił. Przez różne rzeczy, przez grzechy, przez własną głupotę, przez emocje, przez ich brak, przez działanie złego, przez pokusy, przez kłamstwo i tak dalej. Pan Bóg wie, że mamy takie czasy w życiu, czasem bardzo długie, gdzie czujemy się po prostu, jakby nas Pan Bóg zostawił. I zobaczcie, Pan Bóg jest tak kochany, tak pokorny, tak cudowny, że nie mówi nam, a wmawiasz sobie to, tylko jakby bierze to na siebie. Jest tak cudownie pokorny względem nas, że jakby zachowuje się, jakby to on nas porzucił, mimo że on tego nigdy nie zrobił. I ten fragment, jakby, który kończy ten taki pasus u Izajasza, jest właśnie dowodem tego. Mówi, chociażby się ziemia cała miała poruszyć, wszystkie pagórki i góry miałyby się zatrząść, to przecież ja cię nigdy nie zostawię. A jednocześnie się tam przyznaje, że go jakby tą duszę ją zostawił. Ale myślę, że tylko dlatego, żeby nie wzbudzać w niej jakiegoś poczucia winy, że to jest jej wina, że to coś sprawiło, że to nie wiem, no właśnie z jej powodu przestała doświadczać tej obecności Bożej. Kochani, dla mnie to jest strasznie piękny fragment. On pokazuje, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Jak bardzo Pan Bóg jakby wszystko jest w stanie wziąć na siebie, dosłownie. No bo On wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy wziął na siebie. Czyli jak my coś zrobimy, to słuchajcie, On mówi, ja to biorę na siebie. Co to znaczy? On mówi, ja to zrobiłem. To jest w ogóle jakieś niepojęte. Że my zbadziwimy relacje z Nim, my Go porzucamy i zostawiamy, a Pan Bóg mówi, to jest moja wina. W sensie bierze na siebie tą naszą winę. Oczywiście nie chodzi o to, że Pan Bóg jakoś tam sam się też oszukuje, tak? Nie. Tylko Pan Bóg tu chce zdjąć z naszych bark wszystkie te złe rzeczy, wszystkie te złe doświadczenia, wszystkie te poczucia winy i je wziąć na siebie. To jest w ogóle, jest dla mnie niepojęte. Po prostu niepojęte. Kochani, chciałbym, żebyście dzisiaj zobaczyli taką miłość Pana Boga, żebyście w niej przez cały ten piątek chodzili. Bo dzisiaj jest piątek, czyli dzień, kiedy On właśnie wziął na siebie te wszystkie nasze rzeczy. Jak On nas kocha. Kochani, niech ta miłość dzisiaj, niech ta Jego po prostu niepojęta miłość dotrze do Was. Niech dotrze do Ciebie i cały dzień chodź w tej obecności pełnej Jego miłowania.
Dobrze, to tyle w tym tygodniu. Teraz będzie weekend, w sensie u Was najlepszy, możliwy. Co to jest? Aha, to już tam chyba lecą vlogi. Bo ja to nie wiem, bo nagrywam to wcześniej, więc nie pamiętam, jak tam będzie. Mam nadzieję, że już się widujemy często rano i wieczorem i że w ogóle już jest jakoś tak dobrze i super między nami. Bo też było między nami tak, że się rozstaliśmy na chwilę. I to była moja wina. A tutaj to naprawdę była moja wina. No bo na 2 miesiące Was porzuciłem i zostawiłem. Mam nadzieję, że mi kiedyś wybaczycie. Dobra, tyle. Widzimy się w poniedziałek o 6 rano. Życzę Wam najlepszego weekendu. Pozdrawiam, błogosławię z Bogiem. Pa!